nie muszę każdemu się spodobać. O, patrz, aż nam po prostu zalało stół. Chce mi się tańczyć, chce mi się całować, ale chce mi się też płakać. Marysia idzie na razie do szafy. Wcielam się w rolę tej kuszącej jabłkiem Ewy. Oczekiwania wobec kobiet to jest coś, co mnie wkurza. Ludzie będą tą płytą podzieleni. Każda dziewczyna ma wierzyć w siebie i jebs, po prostu kładę się na scenie, bo już wtedy czuję się, jakbym była w zespole Metallica. Chce mi się wszystkiego. Ale zanim zaczniemy, zostaw suba. Będzie mi bardzo miło wiedzieć, że tam jesteś i że lubisz to, co robię. Jeżeli interesuje cię polska muzyka i chcesz poznać najciekawsze premiery muzyczne, to zasubskrybuj mój kanał. Premierowy Music. Jest Jona! W końcu się doczekałem, czyli dopiero musiałem czekać na erotikerę, żeby po prostu się z tobą spotkać. Chociaż już mam wrażenie, że znamy się od bardzo dawna. No spotykaliśmy się chyba na wszystkich koncertach polskich artystów, na jakich byłam i po prostu zawsze ciebie widziałam. Jesteś, słuchasz i to jest genialne. I tylko pytałem, Mary, to kiedy? A ja byłam wtedy akurat w zawieszeniu między projektem Jestem Marysia, chyba się zabije dzisiaj, z którym już miałam wywiady i czekałam właśnie na Erotic Era, więc tak cały czas nie mogłam się określić, kiedy ja do ciebie przyjdę. No i bardzo, bardzo fajnie. Tym bardziej, więc że spotkamy się u Tomka Kuczmy, więc w ogóle... No właśnie, to co trzeba powiedzieć od razu i pozdrowić Tomka Kuczmy, że on jest nie dość, że takim mózgiem kreatywnym, wizualnym, przy płycie Erotic Era, to jest też autorem tego tutaj printu, który jest głównym printem do płyty. Mam też, zrobiłam sobie też taki tatuaż na pamiątkę, bo mi się strasznie spodobało i Tomek Kuczma powiedział, że to pierwszy raz, kiedy ktoś wytatuował coś jego projektu, więc się tak razem połączyliśmy. Pozdrawiamy Tomka. Pozdrawiamy Tomka i w ogóle dodam, że Tomek jest też super gospodarzem, więc w ogóle jak już tak chwalimy Tomka, to ten... No tak, ale... jesteśmy w jego takiej pracowni i można tu przychodzić. A, dokładnie. Ale fajnie, fajnie, że powiedziałeś o tym tatuażu. Zaczynamy od tego, od smaczka. No właśnie, szczególnie, że gdzie ja ten tatuaż? Czy nie? Mam tutaj go, nie wiem, czy teraz właśnie nie przesunęłam kabla od mikrofonu, ale... czyli tutaj. O kurde, to by nie bolało. Nie, właśnie nie bolało. Jest coś takiego uzależniającego w tym dźwięku i może trochę bólu. Nie wiem, czy masz tatuaże. Mam, właśnie mam w tym samym miejscu. A i bolało cię? No właśnie szczypało. A, widzisz. To ja może jestem uzależniona od tego, od tej adrenaliny, że to trochę boli, a trochę wiesz, że będziesz mieć zaraz tatuaż. Okay, no więc Tomek Kuczma, jak to zobaczył, to zrobił takie duże oczy i mówi, jeszcze nikt sobie nie wytatuował mojego projektu. A też śmiesznie, bo jakby najpierw były usta, jako taki ogólnie motyw w kulturze, usta Rolling Stonesi, usta Salvador Dali, kanapa, milion rzeczy, które już były, ale potem z tego przerodziło się też oko, trochę cipka, jakby wiele różnych naraz znaczeń ma ten symbol. I dalej uwielbiasz srebro. Jestem chyba team srebro. Ja też. Może będzie srebrna płyta. Wow! A jest w ogóle coś jakiego srebrna płyta? Bo wiem, że chyba... Jest złota płyta, diamentowa płyta. Ale słuchaj, Mary, trzeba zrobić srebrną płytę. Trzeba zrobić srebrną płytę. Za sprzedaż na przykład nieważne ilu egzemplarzy, dokładnie. Tylko po prostu za to, że ona jest. Dokładnie. No to Erotic Era już ode mnie dostaje srebrną płytę. Już wybrałam sobie to wręczenie. Ty w srebrnym garniturze i ze srebrnymi płytami takimi winylowymi, bo masz super garnitur i myślę, że to też warto powiedzieć w tym wywiadzie. Tak. Dobrze, ale przechodząc już do samej płyty, do tej płyty Erotic Era, która myślę, że jest też przełomowa, chociaż każdy z twoich albumów jest, myślę, że dla ciebie przełomowy i pokazuje tą twoją oryginalność, ten pomysł na siebie od samego początku. Mm-hmm. Ja pamiętam, Mary, ciebie, jak ty wystąpiłaś na PPA we Wrocławiu, bo ja w ogóle jestem z Wrocławia. Byłeś? I pamiętam ten występ. My God! Pamiętam ten występ. To byłeś na moim jednym z ważniejszych przeżyć w mojej ścieżce. No. Dla mnie to było coś wielkiego. To było niesamowite i już wtedy... słyszałem komentarze o tym, wow, co za dziewczyna, w ogóle co za pomysł. Ale też skrajne komentarze, bo nie wiem, czy wybrałeś się na bankiet. Ludzie dyskutowali, podchodzili czasem do mnie i niektórzy mówili, coś ty zrobiła z tą piosenką, Osiecka. To był po prostu, jak można Osiecką zrobić w wersji elektronicznej, a inni podchodzili i mówili, o, inne spojrzenie, wreszcie na właśnie piosenkę, która jest maglowana zawsze właśnie w takim balladowym stylu, bo to był utwór, kiedy mnie już nie będzie. Kurde, to było dla mnie ważne wydarzenie, bo to był jeden z takich pierwszych ważnych festiwali. Więc śmiesznie, że to pamiętasz, to było dawno temu. No pamiętam, 2015, jeśli dobrze pamiętam. Tak,
No. I ja w czarnym welonie, tak, wychodząca na scenę, gdzie pamiętam, że wszyscy uczestnicy finału śpiewali z zespołem, a ja wtedy nie chciałam śpiewać z zespołem, bo chciałam, żeby te moje basy i elektroniczne syntezatory wybrzmiały i trochę się czułam tak jak taki odludek tam, w takim sensie, że wszyscy mają ten super fajny zespół, a ja się tego wyrzekam, ale nie żałuję, to było coś niesamowitego, jak w ogóle ci ludzie reagują i słuchają tekstu i PPA jest, myślę, festiwalem ważnym, tak. Ścieżce i mojej, i ogólnie. No fajnie, że też już to masz, no ale tak, to co chciałem powiedzieć, że już wtedy zaznaczyłaś, że ty nie będziesz taka jak inni, tylko będziesz zawsze swoje. I jakby od tego momentu do dzisiaj po prostu bronisz to i idziesz po prostu po swoje i to się udaje. W ogóle na początku gratuluję ci tego, że to robisz, bo to jest naprawdę super mieć odwagę, mieć pomysł też na to, żeby to tworzyć takie koncepcyjne projekty. Mm. To bardzo dziękuję, że to mówisz, że kierowałam się w ogóle od początku, jak powstał projekt Mary z Polski, ja na PPA już byłam jako Mary z Polski, taką myślą, że nie muszę każdemu się spodobać i to jest okej. Okay. Oczywiście nie zawsze to było łatwe do przyjęcia na początku, ale że to, co jest najważniejsze, to właśnie taki jakiś... mój pomysł, wizja, być może czasem przesadzony, byleby był wyrazisty i w takim stylu, który siedzi mi w głowie. I po prostu cieszę się, że trafiłam na wytwórnię moją Kajaks, bo oni też pozwolili mi w tym. Oni po prostu też chcieli w tym zostać i po prostu uwierzyli w ten typ działań, że robimy po swojemu, nie musi to być dla każdego. No właśnie. No i przede wszystkim to jest twoje. I tak. Nikt nigdy nie powie, że Mary jest jak ktoś tam, Mary jest jak ktoś tam, Mary jest... Ale oczywiście mogłabym być jak Dua Lipa, słucham Dua Lipy i chcę mieć tyłek jak ona, albo mogłabym być jak Rosalia na płycie Erotic Era, właśnie trochę nawiązuje do tego jej pięknego układu ciała, talia jak Rosalia jest niczyja i myślę sobie, że miło jest być porównywanym, ale faktycznie chyba nikt nie lubi, jak ma taką łatkę, że Polska... Polska Rosalia... No dokładnie, ale Rosalia też jest buntowniczką, myślę, że taką jak ty i też pokazuje od samego początku, że idzie tak jak ona chce i że tam nie ma mowy o komercji, ale to, że trafia, to, że zrobiła utwór z Billie Eilish, to, że to wszystko tak się połączyło, czy z The Weeknd, przecież znakomity i ten teledysk, to jak ona tam jest po prostu morderczyni, dokładnie. I love it. O, patrz, aż emocje. Nam po prostu zalało stół. Ach, to Rosalia. Woda się rozlała, także teraz przechodzimy do konkretów. Ale mi cały czas ucieknie, naprawdę. No bo widzisz, po prostu Rosalia jest tak hot, że trzeba było cię trochę ostudzić. Ostudzić emocje. Dlatego przejdźmy już do twojej płyty, Erotigera. Czym jest Erotigera? Erotigera to jest manifest o tym, że trzeba być niezależnym, że trzeba się lubić w swoim ciele, że nie można się wstydzić i że jeżeli masz na coś ochotę, to proszę bardzo, róbcie to, róbmy to. I Erotic Era jest też o takiej erotycznej energii, energii cielesnej, że po prostu to mnie drajwuje do życia, kiedy mi się czegoś chce. Chce mi się tańczyć, chce mi się całować, ale chce mi się też płakać. To nie tylko oczywiście chodzi mi o takie typowo erotyczne skojarzenia, ale po prostu o ten taki i nowy etap w życiu, era, kiedy ci się wszystkiego chce i jesteś otwarta, otwarty na możliwości. To jest Erotic Era. Mam nadzieję, że po prostu ją otwieram na pełnej. Tak, zdecydowanie. No i otwierasz też płytę tymi słowami, tak, że chce mi się wszystkiego. To jest taki mój właśnie manifest do płyty. Cieszę się, że już przed płytą to wgryzło się, że i na koncertach mogłam to mówić do ludzi i mogłam też mówić to ze sceny w Sopocie w telewizji i że po prostu to jest takie hasło, które mi też ostatnio przyświeca, że próbuję nowych rzeczy, zapisałam się na różne tańce, zaczęłam chodzić tu na jogę, tutaj gdzieś wyjechać samemu, na przykład pierwszy raz w życiu byłam w Nowym Jorku sama, gdzie nigdy wcześniej tak daleko nie poleciałam, zupełnie w pojedynkę, więc to mi przyświeca, mówiąc, chce mi się wszystkiego. Eksperymentujmy. Dokładnie, ale w ogóle jest dużo takich powiedzeń, które już się do ciebie przypisało, chociażby nawet au, nie? No z Polski, wszystkie igry. Jak słyszę, że ktoś inny robi au, to sobie myślę, że jest chyba z Polski, ale też bardzo lubię to, jak podchodzą ludzie po koncercie i mówią do mnie tym całym moim językiem z piosenek, na przykład mówią tak, miło było cię poznać, nie zrobiłaś nas w konia i nie było techno smutku. I robią follow-upy do tytułów, to jest strasznie śmieszne i miłe. Super, to znaczy, że też masz ambitnych fanów.
prostu. No oni są, myślę, bardzo zaangażowani i tacy kreatywni. To widać też po tym, jak się ubierają na koncerty, jakie przygotowują czasem banery, prezenty. To jest szał. Czasem nie mogę w to uwierzyć. Czy ty jesteś ich taką naprawdę divą? Ja jestem matką z Polski. Jak to sami gdzieś tam się śmiali przy płycie Dekalog z Polski. A teraz chciałabym być po prostu jedną z nich, żebyśmy właśnie razem otworzyli tą Erotic Erę i się czuli taką magmą ludzką, tańczącą na tych koncertach i wydarzeniach. Boże, ty tworzysz coś takiego jak światowe gwiazdy, jak Lady Gaga, jak Madonna. A tutaj masz... No właśnie, że to są takie Little Monster, nie? Czy przed Taylor Swift, że to już jest naprawdę takie już no, grupa fanów, żeby stworzyć coś takiego, no to też jest ekstra i idzie za tym jakaś misja, jakaś teoria, to co powiedziałaś, że oni do siebie mówią w sposób jakby łączący twoje teksty piosenek. To jest ekstra. No to jest cudowne i ja dlaczego mi się to podobało, kiedy oglądałam gdzieś koncerty Ciechowskiego z Republiką, patrzę, wszyscy przychodzili w te krawaty w paski, z flagami w paski, pomyślałam sobie, że to jest jakieś takie coś niesamowitego, że ten koncert ma jeszcze jakąś taką moc, że się ludzie zbierają jak na jakimś manifestie właśnie, ale pozytywnym i pomyślałam właśnie, że to jest coś, co sama lubię robić, kiedy idę na koncert jakiegoś artysty, to albo się ubiorę w stylu, w jakim jest jego teraz płyta, albo właśnie spróbuję w jakiś sposób nawiązać, więc ja zachęcam ludzi, oni w to też chętnie wchodzą, więc to jest obopólna przyjemność. Każdy projekt to też jest inny styl. Na początku były paski, nawiązanie właśnie do tego Ciechowskiego, ale też moja pierwsza płyta, paski, ludzie, wszyscy w paskach, jak widziałam gdzieś jadąc na koncert busem, że tak po ulicy idzie ktoś w paski i mówię, chyba idzie na nasz koncert. Potem była era właśnie Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj. Ludzie przychodzili w czarnych ciuchach na mój samozwańczy pogrzeb na spektakle. To było cudowne. A teraz Erotic Era, rzucam hasło, ubierzcie się sexy. No tylko, właśnie, że to nie musi być takie stereotypowe sexy. Każdy chyba inaczej to definiuje. Tak, jeszcze Dekalog z Polski był, to też był wyjątkowy czas. Przy Dekalogu miałam bardzo dużo okazji właśnie dostawać różnych takich prezentów jak świeczki Maryjki, jakieś krzyże. No to było po prostu no, kopalnia pomysłów i kopalnia memów też u nas na naszej grupie, jak ludzie łączyli z jakimiś różnymi symbolami kościelnymi płytę Dekalog. I uważam, że takie rzeczy są jak najbardziej okej, nikogo nie obrażają. No to zdecydowanie. No to jest to cały czas, o czym mówiliśmy na początku. To jest konsekwencja, to jest pomysł, koncepcja. Fajnie, że to idzie za to. No. Ale właśnie też chciałem powiedzieć, że ten album jest bardzo mocny. Pokazuje też pewną siebie dziewczynę z mocnym charakterem, ale też niezależną, mówiąc o głośno o cielesności, nie bojącą się jakby tematów tabu. Nie ma dla ciebie tematów tabu, mam wrażenie. Że wszystko po prostu, co chcesz, to powiesz. No, z drugiej strony czytam. Niedługo skończę 30 lat i wyprowadzę swoje ciało na miasto. Wierzę, że znajdę tam swoją miłość, przede wszystkim do samej siebie. Z jednej strony towarzyszy jej strach i może kompleksów, a z drugiej niepohamowana chęć do wszystkiego. I powiedz mi, jakim cudem Mary, która jest piękna, inteligentna, ma super osobowość, może mieć kompleksy? Myślę, że to jest właśnie definicja każdego z nas, że ktoś inny nas widzi w jakiś sposób i mówi, no przecież ty świetnie wyglądasz, albo przecież jesteś taki zdolny, a ta osoba w siebie zupełnie nie wierzy. I ile razy na moje koncerty przychodzą osoby, które potem jak mamy spotkania mówią, że się nie lubią, że na przykład uważają, że są nieatrakcyjne wizualnie, a ja patrzę na te osoby i nie mogę właśnie pojąć, na czym to polega. I trochę mnie to też pociesza, że każdy z nas ma chyba podobnie, że niestety bywają dni, kiedy mamy morze kompleksów i ja, mówiąc o tym głośno, chyba się po prostu bardziej z tymi kompleksami jakoś godzę i się ich mniej boję, bo chyba najgorsze, co u mnie było, to właśnie udawanie, że jak na przykład chodziłam do szkoły gdzieś, jakieś licealne czasy i to takie udawanie, że niby nic tam wcale się do siebie nie ma do zarzucenia. Znacznie bardziej mnie uwierało takie bycie niż bycie na 100% i mówienie wprost, że jestem taka śmaka, mam takie wady, ale może i takie zalety. I to mnie jakoś tak uspokaja, kiedy powiem o tych kompleksach na głos. A myślisz, że ludzie z Polski właśnie skrywają to wszystko? Na pewno. Dostawałam mnóstwo wiadomości po książce Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj na temat tego, że ludzie się też borykają, właśnie moi ludzie z Polski, z różnymi takimi myślami o sobie mrocznymi,
były to też różne rozmowy poważne, głębokie, czasem takie, w których nie czułam się zupełnie odpowiedzialna, żeby coś radzić, bo, no bo też można bardzo mocno pójść w te tematy czarnych myśli, ale to, że oni się też odkrywali, to mnie napędzało. Mówili, mam tak samo jak ty, też nie lubię swoich czasem nóg, albo też uważam, że nie wiem, mam krzywe zęby. Cokolwiek, co tam każdy sobie tylko wymyśli w głowie. Mhm. To mnie w tym całym marazmie kompleksowym pocieszało, że wszyscy też po prostu jesteśmy tak samo w głowie pokręceni. Okej. Okay. Czyli to gdzieś ta płyta też ma uwolnić to wszystko. Żeby... Ma uwolnić wstyd. Dla mnie to też nie jest zawsze łatwe mówić wprost o seksie, o tematach jak właśnie cielesność, kompleksy ciała. Mm. To są czasem takie momenty, kiedy czujesz się skrępowany i chciałam tą płytą sama w sobie przełamać gadanie na taki temat, albo w sobie sama przełamać to, że wreszcie wychodzisz w bikini na plażę i nie myślisz o tym, że trzeba wciągać brzuch. Dlatego ja do sesji płytowej pozuję w bikini, bo sama chcę po prostu się pogodzić jakoś ze swoim ciałem, poczuć się właśnie sexy. Erotic era ma być sexy erą dla mnie. Aż chcę się zapytać, czy był pomysł na zrobienie okładki sesji nago? Był pomysł, ale zrobiła to już Rozalia. Nie będę jej kopiować. Ona pięknie to zrobiła, bo jej ciało tam jest bardzo posągowe i oczywiście zakryte w sposób taki ze smakiem. Tak. Myślałam o tym, ale potem stwierdziłam, że to też byłoby chyba takie bardzo oczywiste. I za blisko już tej Rozalii. Okej, okay, za blisko, żeby było za bardzo. No tak, bo... Byłaby wtedy ta łatka, którą wspomniałeś na początku. Bo ja ostatnio dużo o niej mówię, byłam na jej koncercie w Paryżu, specjalnie właśnie sama poleciałam. To była jedna z moich pierwszych przygód Mary sama za granicą. I dla Rozalii właśnie. I no ona mnie też tym inspiruje, bo widzę jak w jej projekcie... ten temat ciała jest ważny. Ona też bardzo wprost o tym mówi, o tej jej figurze, o tym, że flamenko wyzwala też taką trochę religię ciała. Fajne to jest. To Motomami, bo to się Motomami chyba nazywa ta płyta. Tak, Motomami. Genialna płyta i towarzyszyła mi teraz cały rok. Mhm. Super. Życzę ci kiedyś wystąpienia na jednej scenie. Nie jako Sapol. Oczywiście, że będziemy miały duet. Polsko-kataloński. Tego ci życzę. A powiedz mi, a ile jest Marysi w Mary na płycie Erotikera? Marysi tam nie ma wcale, powiedziałabym. Każdy, jak tak sobie teraz myślę i wertuję w głowie, każdy numer jest właśnie takiej dziewczynie pewnej siebie, która mówi your orgasm is my religion, my orgasm is my religion, albo mówi o tym, że wszystko ją wkurza w piosence Smutasy i Kutasy. Jest tam zero Marysi. Takie było założenie, że po książce, gdzie już się z Marysią odkryłam, powiedziałam, że taka Marysia istnieje, patrzcie, to ona ma czarną grzywkę i jest okropna momentami. Po tej książce Marysia idzie na razie do szafy. Chowa się tam w tym swoim całym świecie. Okay. Znaczy, ona jest oczywiście w życiu prywatnym, no bo ja przecież się tych czasem czarnych myśli nie wyzbywam, niestety, ale chyba tak już będzie do końca życia. Ale na erotic erze Marysia nie ma szans. Niech tam siedzi. Nawet sobie pomyślałam, bo ja mam na drugie imię Ewa. Dla mnie w ogóle moja mama miała na imię też Ewa i dla mnie to imię ma jakiś taki symbol mocy, że Ewa zawsze była taką właśnie przebojową, zajebistą laską, która się po prostu nie bała powiedzieć komuś, że ma coś po dziurki w nosie czegoś i mama taka była moja. I pomyślałam sobie, że ta erotic era trochę jest o tej Ewie też, że ja jestem tam, wcielam się w rolę tej kuszącej jabłkiem Ewy i po prostu nie biorę jeńców. To już jest strasznie boomerski tekst, nie brać jeńców, ale no tak, że po prostu jestem taką Ewą tam bardziej. Ale nie chciałam tworzyć oddzielnej, wiesz, takiej postaci Ewy, bo to już byłoby... Chyba za dużo była Marysia, potem byłaby kolejna postać. Wracam do Mary z Polski, która ma na drugie Ewa. Okej, okay. Ale to co powiedziałeś, że kusisz, zdecydowanie kusisz. Myślę, że zaraz pójdziemy do kuszenia, ale najpierw chciałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo myślę sobie, że często jest tak, kiedy mężczyźni mówią o seksualności, mówią o cielesności, to często wychodzą na takiego macho, na taką osobę, czasem nawet na żartownisia. Mhm. A kiedy kobieta zaczyna mówić o seksualności, o cielesności, to nazywana jest wulgarną. Mhm. I nie wkurwiacie to? No dlatego powstał utwór Smutasy i Kutasy, że jestem wściekła, jakbym właśnie wyszła z piekła, będę gryzła, będę wredna.
Bo czasem właśnie to takie ocenianie przez pryzmat wyglądu, czy że właśnie, bo jesteś dziewczyną, to nie możesz tam powiedzieć za dużo, nie możesz przeklnąć, ale w sumie bądź cool, to przeklnij. I to jakby oczekiwania wobec kobiet, to jest coś, co mnie wkurza, tak? I chciałam na tej płycie trochę się na to powściekać, trochę tego z siebie wylać, ale nie ma być to taki atak na mężczyzn, że wy możecie, a my nie, tylko bardziej taki komentarz do sytuacji i takim najbardziej na ten temat utworem są Polskie Chłopaki, bo choć jest to numer wesoły, lekki, prześmiewczy, to chciałam właśnie podkreślić to, co też mnie dotyka, że kiedy opowiada się o różnych randkach, wrażeniach, doświadczeniach, to jeżeli robi to mężczyzna, to wychodzi na tego wartościowego, jeżeli ma już wiele doświadczeń za sobą, a jeżeli robi to kobieta, to wychodzi na puszczalską, jeżeli było w jej przeszłości tego więcej niż ten jedyny. I po prostu Polskie Chłopaki są o tym, że jak mam ochotę, to mogę po prostu z każdym wszędzie, jak tylko chcę i nikt mnie nie powinien oceniać. Dlatego proszę bardzo, wszystkich wymieniam. No właśnie, ale mówimy o singlu Polskie Chłopaki. No i powiedz mi, bo śpiewasz tam problem, mam taki, lubię Polskie Chłopaki. Problem, bo? No bo to jest zawsze problem. Miłość to jest zawsze wieczna wojna. I to jest też trochę taki hołd na to, że często się mówi, ach, te nasze Polskie Chłopaki to są takie śmakie, lepsze zawsze te zagraniczne. Oczywiście Micromusic już tego tematu dotknęło. Daj chłopaka, daj nie Polaka, daj. I tak pomyślałam, nie Polacza. Ale właśnie kocha się te nasze rodzime chłopaki i tak chciałam też podkreślić, że żeby się nie martwili, bo też są w porządku. A dlaczego problem? No bo no właśnie, jaką tu decyzję podjąć? Na którego się zdecydować, kiedy jest ich tak dużo? Mhm. A masz swojego ulubionego polskiego chłopaka? Klip do Polskich Chłopaków to jest klip, w którym zgodziło się zagrać w zasadzie większość chłopaków wymienianych we Wzrodkach i on już jest do obejrzenia. Trzeba go obejrzeć koniecznie, gdyż to jest dla mnie niesamowite, że udało ich się ściągnąć, że oni się zgodzili. I jeżeli miałabym wybrać mojego ulubionego, no to najśmieszniej na planie, znaczy z każdym było inaczej, ale taki plan, gdzie po prostu żeśmy lali ze śmiechu, to był z Piotrkiem Roguckim i musicie to obejrzeć. No ale oczywiście każdy się tam super sprawdził. Wini, który gada po prostu na tym ujęciu cały czas i jak to nagrywaliśmy, no to po prostu się śmialiśmy, że on tylko gada i faktycznie gada. Prokop Marcin, który nie mieści się w kadrze. Mnóstwo różnych bardzo dobrych historii. Czy będzie jakiś making of z tego teledysku? Zobaczymy, może. Jak opowiadasz, to fajnie byłoby być za kulisami. To był szalony plan, bo nie był to jednodniowy plan, tylko po prostu próba złapania ich gdzieś wszędzie na mieście w ich życiu, bo też każdy z nich jest bardzo zapracowany i Michał Sierakowski, reżyser, tutaj się wykazał no, dużą brawurą, że po prostu był u nich wszystkich i że to po prostu chyba, już nie umiem zliczyć, ile my nagrywaliśmy ten klip, ale to na pewno trwało z 2-3 tygodnie. Mhm. O kurde. Takie jeżdżenie, dogrywanie scen i próbowanie różnych opcji. To miałaś trochę tych polskich chłopaków na wyłączność. Nie, ja mogłam się z każdym z nich spotkać na moją teledyskową randkę. Fantastycznie. A powiedz mi, śpiewasz między innymi Jestem Suką o Mary, czy ty naprawdę musisz zawsze pokazywać dupę? Muszę. Powiedz mi, czy mężczyźni lubią takie kobiety? To pytanie do mężczyzn, to pytanie do was, chłopaki. Czasem się śmiejemy z moim producentem No Equalsem, że właśnie kiedy dziewczyna jest taka bardzo w roli tej powerful, pussy power woman, no to, że niektórych mężczyzn może to odstraszać, no bo przecież to jest zajmowanie tej dominującej roli. Więc stereotypowo patrząc, być może niektórzy tego nie lubią, bo nie chcą czuć, że są te role porówno. Ale w moim idealnym świecie i w tym, który chciałabym, żeby był, no to po prostu jesteśmy równi i każdy z nas ma jakieś wady i zalety i to się uzupełnia, więc jeżeli ja jestem w jakimś stopniu dominująca i nie wiem, pewna siebie, bo pokażę na scenie, nie wiem, szalony outfit, no to wcale nie znaczy, że ja jestem w każdym aspekcie życiowym takim potworem. Więc gdzieś to się wyrównuje. I myślę, że są mężczyźni, którzy potrafią spojrzeć właśnie na to takim okiem, że ta jakaś przebojowość to nie jest 24 godziny na dobę i też w tą drugą stronę. Przecież mężczyźni, którzy są tacy powerful, też nie są tacy non-stop i czasem jest to nawet urocze, kiedy ta rola mija. A myślisz odwrotnie, że polskie kobiety
lubią lub chcą być takie? Takie właśnie. Myślę, że młode dziewczyny na pewno. To widać i po tym, jak teraz w social mediach dużo młodych takich lasek się wypowiada na temat nie wiem, siebie, swoich problemów psychicznych. Jest przecież ten cały trend takiego bycia naturalnym, mówienia jak jest, i dużo młodych dziewczyn przestaje się wstydzić, mam wrażenie. Oczywiście mamy ponoć w Polsce dosyć wysoką statystykę właśnie młodych dziewczyn, które mają ogromne kompleksy, odchudzają się, anoreksja i te sprawy takie poważne bardzo, które się nasilają właśnie też poprzez niestety Instagram i inne platformy, ale myślę, że jest jakaś nas taka teraz chęć, żeby wreszcie zrzucić z siebie te oczekiwania. Czuję coś takiego. Widzę to po moich koleżankach, widzę po dziewczynach, które przychodzą na moje koncerty, więc powiedziałabym, że chcą być takie. No tak, no ale na przykład Disco nie mam pussy. Chcę cię tam zaprosić, póki jestem jeszcze młoda. Erotigera. Na dole sucho, na górze mokro, włóż mi. Tak. Disco in my pussy jest o tym, że trzeba się cieszyć ze swojego ciała, póki ono jeszcze jest, bo każde ciało ma swój termin ważności, umrze po prostu, oklapnie, bo ja tu nie mówię o tym, że tylko młode ciała są spoko, tylko mówię po prostu o tym, że no... Trzeba się cieszyć. Żywe ciała, a potem one kiedyś się skończą, więc zanim oklapniemy, po prostu to clap your hands, clap, 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 no tak. I bądź dla swojego ciała miły, miła. I o tym jest Disco in my pussy, a na dole sucha, na dole mokro z piosenki Erotic Era, to jest zupełnie o czymś innym. Więc możemy to też oczywiście zaraz rozwinąć, ale to jakby te dwa cytaty, myślę, dotyczą dwóch różnych rzeczy. Tak, ale jakby pokazują to co powiedziałeś, to jest super słowo, kusicielstwo. Ach. Pokazują takie coś, że jakby są tym elementem, kiedy pokazujesz tą bardzo swoją seksualność, pokazujesz bardzo to kobiecy aspekt seksualności. I to jest jakby taka kontynuacja tego, co powiedziałem wcześniej o tym, czy kobiety chcą mówić na głos takie rzeczy do mężczyzn. Myślę, że tak. Ale tak, ale to. A powiedz mi, bo powiedziałeś, że powiesz więcej o erotikerze, no, o piosence, o tym, bo tam jest super zabawa słowem, gra słowem. Ty to lubisz. Tak, chciałam, żeby to był numer z jednej strony o seksie, z drugiej strony o miłości, że po prostu każdy z nas jej szuka na jakiś sposób i że włóż mi proszę serce w moją klatkę, prosto w żebra mogę się rozebrać. I to ma być takie kuszenie, ale kuszenie też może po to, żeby ktoś w końcu pokochał, żeby zaakceptował i ogólnie zawsze jak piszę, towarzyszy temu jakiś z tyłu smutek, czy takie jakieś właśnie przemyślenia, samotności, pustki, to mnie zawsze inspiruje, więc na dole sucho, na górze mokro, bo mnie od dawna nikt nie chce dotknąć. To też jest o tym, że czasem czujemy się samotni, czasem po prostu szukamy tego drugiego ciała i nie ma też w tym nic złego. O tym chciałam napisać w samej piosence Erotic Era, że jak mamy po prostu tą ochotę na kontakt cielesny, to też nie powinniśmy się tego w sobie bać. A powiedz mi, do kogo, bo jest bardzo dużo aspektów pokazujących kobietę, ale też dużo takich aspektów, kiedy kobieta kieruje słowa do mężczyzny. Do kogo jest skierowany ten album? Marzeniem, żeby dał dziewczynom taką erotic era vibe, żeby one przede wszystkim, bo piszę z perspektywy dziewczyny, bo nią jestem. Oczywiście ja jestem super szczęśliwa, jak nawet faceci mówią, kurde, słuchaj o mnie. Zdarzyło się tak? No oczywiście, bardzo dużo mam takich komentarzy, że to jest o mnie numer, to ja po prostu 1:1, ja jestem suką, albo mężczyźni, którzy wysyłają mi filmiki, jak idą gdzieś po ulicy, jestem suką, więc jakby myślę, że on też skierowany i wszędzie, no ale jak go pisałam, to myślałam właśnie o tych dziewczynach, o tym feminizmie, o tych różnych rzeczach, z którymi się nie zgadzam, tak jak te oczekiwania. Maria przed ołtarzem jest właśnie o tym stereotypie, że mężczyzna musi być głową rodziny, zarabiać, kobieta gotować, prać. Nie zgadzam się z tym, myślę, dużo dziewczyn się nie zgadza, więc kieruję to do dziewczyn też. Do dziewczyn. No bo to nie ma być jakiś hymn dla mężczyzn, że patrzcie i uczcie się, jak tu obsługiwać dziewczyny, tylko bardziej taka płyta, żeby powiedzieć, nie wstydźcie się, laski. Macie ochotę się rozebrać do bikini na plaży, róbcie to, nie zakrywajcie się, bo właśnie niedługo wszyscy umrzemy. Ale, no tak, ale powiedz mi, bo ostatnie wybory pokazały, że nasze społeczeństwo jest konserwatywne. Polki, okazuje się, w dużej części też. Większość na przykład głosów była na partie konserwatywne, czyli pokazujące ten przykład idealnej żony, matki, kucharki i tak dalej. To też pokazało. No i powiedz mi, czy twoim zdaniem ten album może przerazić kobiety? Przerazić? Przerazić.
Być może tak, bo po wydaniu singla Maria przed ołtarzem ja lubię czytać to, co się dzieje na YouTubie, to co się dzieje u mnie na moich social mediach. Dalej nie wychodzę. I są tam dyskusje też między kobietami właśnie, które mówią, że się nie zgadzają, że dla nich też taka rola przykładnej żony jest rolą, w której się spełniają. I tutaj sobie myślę, że trzeba byłoby powiedzieć, że ten numer też nie miał być antyhymnem małżeńskim, krytykującym, tylko miał mówić, że macie wybór. Czyli jeżeli jesteś w takiej sytuacji, a ci się to nie podoba, czujesz się właśnie zmuszana do czegoś, to nie bój się uciec. I to myślę, być może niektóre kobiety mogło faktycznie w tych dyskusjach odstraszać, bo może się poczuły, że to jest jakiś atak na ich wybór, ale to nie jest atak na ich wybór, tylko bardziej komentarz taki, że może możemy wszystko, nie bójmy się. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć, ale oczywiście też są zdania, że suka to jest za mocne słowo, że porównywanie gdzieś tam małżeństwa od razu do tych takich najprostszych rzeczy jak gotowanie, to też jest przesada, więc jakby myślę, że ludzie będą tą płytą podzieleni i ja jestem z tym w porządku. No właśnie miałem pytać, że po wydaniu właśnie utworu Suka czy Maria przed ołtarzem, czy pojawiły się nieprzychylne komentarze i myślę sobie, że nieprzychylne to jest zbyt małe słowo, że pewnie, bo tak jak powiedziałaś, że były takie naprawdę negatywne słowa i czy bardziej właśnie kobiety negatywnie komentowały to, czy mężczyźni? Jeżeli chodzi o stronę wizualną, bo do płyty Erotic Era bawię się wizerunkiem BDSM, gotik, na koncertach letnich, gdzie już graliśmy właśnie Sukę i Marię przed ołtarzem, miałam taki gorset przepiękny, projektowany specjalnie na tą trasę, odkrywający dużą część ciała na dole, ponieważ był tak pięknie wycięty i tutaj faktycznie dużo mężczyzn się przyczepiało do tego, właśnie nie kobiet, więc to też ciekawe, do tego wyglądu bardziej niż do piosenek, że kobieta jak się tak ubierze, to się nie szanuje, że jak Mary wychodzisz na scenę i pokazujesz kawałek tyłka, to na pewno nie masz nic innego do zaproponowania. Więc dużo takich spostrzeżeń było. Tym bardziej mnie to nakręciło, że ta płyta, którą napisałam, ma sens, bo ona się właśnie nie zgadza z takim podejściem i walczy, żeby powiedzieć, ej, faceci, nie tylko kobiety też, nie oceniajmy ludzi przez pryzmat ubioru, wyglądu. No właśnie. No, więc to mnie tylko tak zdrajwowało, że to jest u nas ważny temat i że on dla mnie coś znaczy, żeby go jakoś skomentować. Zobaczymy, co będzie po wydaniu płyty, bo celowo na tyle płyty umieściłam po prostu tą swoją dupę, którą tak ciągle pokazuję. No muszę ją pokazywać. To jest jedna część ciała, którą lubię najbardziej, z którą nie miałam nigdy problemów w tych moich kompleksach. No to dajcie mi chociaż się nią nacieszy. Tak, dokładnie. Myślę, jestem ciekaw, ile kobiet, kiedy zobaczy teledysk i teledyski posłała płytę, wyjdzie z domu i powie do swojego męża, ja idę na miasto, idę zrobić to, co chcę, bo mogę wszystko. No myślę, że byłoby cudownie, gdyby coś takiego się wydarzyło, albo gdyby powiedział do tych mężów, chodź, robimy po prostu coś, czego nigdy nie zrobiliśmy. Sekshopy, mam nadzieję, że ten przeżyją nawet, jakby swój ten. Nawet nie tylko w takich dosłownościach, też po prostu nawet takie właśnie małe rzeczy jak no nie wiem, ja nigdy wcześniej nie poleciałam nigdzie sama, bałam się, uważałam, że to jest jakieś nie do zrobienia i takie przełamywanie strachów, tematu właśnie tabu, nawet też w związku, że chodź, pójdziemy na przykład na lekcję tańca, no właśnie, na tango, to może wyzwolić jakieś cudowne emocje, no. Także coś takiego mi się marzy, żeby ludzie się przy tej płycie kochali albo całowali, to byłoby super. No tego ci życzę, bo tam no, można przy niektórych utworach poszaleć. Przy Suce? Tak. Jeszcze na tym, jak jest ta muzyka. No tak, na tym końcowym elektro. Tak, dokładnie. A po śpiewasz tak, albo właściwie mówisz, jeśli mi się zechce, to będę kujonką, wariatką, suką, dewiantką, gosposią, furiatką, hederą, brzydalą i lalką, idiotką, megierą, cnotką. Niech nikt mi tego nie zabiera. Jaka nigdy nie chciałabyś być? Nie ma chyba takiej, bo mówię o tym na książce, w audiobooku Jestem Marysia, chyba się zabije dzisiaj, że właśnie ja tej Marysi nie lubię, ja bym nie chciała być ciągle takim człowiekiem z marazmem, narzekającym, szukającym tych ciemnych stron, no ale z drugiej strony jakby tak być
cały czas tym tryskającym energią, ideałem, to czy nie jest nudno? Dlatego fajnie czasem być skrajnością i stąd ten właśnie fragment, że czasem hetera, czasem kujonka, czasem wariatka, czasem luzaczka, wszystko tam można wpisać. I chciałam też trochę dać tutaj upust temu, że na przestrzeni życia jesteśmy chyba wszystkim. A Mary potrafi być nudna? Oczywiście, że tak. Naprawdę? No myślę, że nudziara na pewno. Boże, myślę, że przy tobie to chyba nie da się właśnie nudzić, tak myślałem, że to zawsze jesteś, wiesz, taka, że zawsze coś wymyślisz, że jak jest pomysł na oglądanie komedii romantycznej, nie, idźmy na imprezę. Ale nawet komedię romantyczną można oglądać przecież w sposób bardzo śmieszny, wyłączając ten dźwięki, dubbingując na żywo. O, naprawdę? To jest dobre, polecam na imprezy. Ale czy ja jestem nudna? Nudziara. Powinna się znaleźć nudziara w tym właśnie. Dlaczego ja tam tego nie pomyślałam o tym? Oczywiście, że jestem czasem nudziarą, a czasem się zastanawiam, czy ja właśnie nie jestem... Ale to chyba każdy, no mam nadzieję, że każdy tak ma, że gdzieś siedzę, ludzie rozmawiają rzewnie na jakieś tematy, otwierają się tematy polityczne, albo jakieś ekonomiczne, albo nawet tematy kulturowe. Ja siedzę i sobie myślę, że nie mam nic do powiedzenia w tym momencie. Okay. Jestem nudziarą. Albo są momenty, kiedy sobie siedzę i coś powiem i jestem suką. Tak po prostu? No, to zdarza się tak po prostu. Dzisiaj nie. Jest. Czy jest bardzo miło. Grzecznie, sympatycznie. A powiedz mi, bo jeszcze jest jedna ważna, też myślę, że tak właśnie kwestia tej nadinterpretacji, że mam wrażenie, że dużo odbiorców jest takich, którzy lubią właśnie sobie nadinterpretować. Myślę, że ta płyta może bardzo skłaniać do nadinterpretacji, że fajnie, że o wszystkim to tutaj powiedziałaś, ale będą pewnie ludzie, którzy nie wiem, po pierwszym utworze ocenią, że źle. I ja sobie myślę, że dobrze. Niech oni idą. Po co w ogóle mają tutaj zostać i tylko hejtować? Bo wydaje mi się, że to jest płyta dla ludzi, którzy mają otwartą głowę i potrafią wnioskować po całości, nie po jednym utworze, nie po jednym słowie. Ja też tak celowo trochę wymieniałem te takie smaczki, że tak no powiem, tak, takie tak. Bardzo kontrowersyjne słowa, zabiegi stylistyczne. Ale z drugiej strony, jak ktoś zna Mary, to Mary już od zawsze bawi się. Zawsze śpiewasz w piosence o tym, że lubisz właśnie to już na płycie, kiedy ty chyba śpiewałaś Miło było Pana poznać. I tam jakby aż się prosi, żeby dośpiewać słowo, które nie pada, czyli wulgarne. No tam tak. To... Czyli ty po prostu lubisz tak pisać. I ja właśnie chciałem powiedzieć, że ci, którzy będą tak nadinterpretować, to niech idą, niech tego nie słuchają, bo w ogóle szkoda tego, że będą pisać właśnie komentarze na YouTubie, będą pisać, przeklinać ją i tak dalej. To, co jest takie nieoczekiwane właśnie, że no piszesz zawsze piosenkę z jakąś intencją, wizją, z pełną też świadomością, że jak ona wyjdzie, no to już tego pola do interpretacji jest mnóstwo, może to oznaczać dla kogoś wszystko, przecież było tak z utworem Ariany Grande, że I bought my hair, G-thanks, you like my hair, G-thanks, I bought it, i była wielka afera, że czarnoskóre kobiety się burzyły, że to jest jakby gdzieś tam satyrę na te ich peruki i Ariana Grande wydawała oświadczenie, że za to przeprasza, nie miała na myśli tego pisząc ten tekst, więc ja też no może taki podałam przykład już hardkorowy, ale jestem tego świadoma, że czasem może się coś okazać, o czym ja w ogóle nie pomyślałam pisząc piosenkę i że no to już jest po prostu go with the flow, nie mam na to wpływu, więc jak ludzie się właśnie wkurzą, zaczną kłócić, zaczną krytykować, że coś ich uraziło, no to tylko się cieszyć, bo chyba po to też jest sztuka, żeby dyskutować. No i dla mnie teraz szokiem, którego ja się nie spodziewałam, to był nasz występ w telewizji śniadaniowej, gdzie my celowo wystąpiliśmy jako performance, że chłopaki udawali, że grają na instrumentach, jakby pokazując to tak chamsko na 150%, że to jest udawane, ponieważ nawet tych instrumentów nie dotykali. To miała być po pierwsze satyra z klipu wyjęta żywcem, bo tam w klipie oni są muzykami weselnymi, po prostu tak grają z sztucznym uśmiechem. A po drugie to miał być jakiś też taki komentarz, że w tych telewizjach śniadaniowych właśnie często się sugeruje, grajcie z playbacku, bo tak łatwiej, nie rozstawiać trzeba sprzętu i po prostu ja nie zaśpiewałabym oczywiście nigdy z playbacku, więc tam śpiewałam na żywo, ale chłopaki grają rolę. I niesamowite było to, że ludzie myśleli, że nas przyłapali. Co ty mówisz? Że oni odkryli, że my udajemy, że gramy. I myśmy w życiu nie założyli, że coś takiego będzie miało miejsce, że ludzie będą myśleć, że my, jakby, że oni odkryją naszą wpadkę.
Kurde, ale powiem ci, że ja w takim razie, przepraszam, bo ja też pomyślałem o tym, że tam jest playback. No bo tam był playback. No ja wiem, ale właśnie ja tak mówię, kurde, ale coś mi się nie zgadzało. Mówię, no Mary nie pozwoliłaby na coś takiego. No oczywiście, że w takiej formie muzycznej nigdy u nas się to nie zdarzy, ale śpiewam tam na żywo, jest to tak zwany pół playback. Jawnie miało to być widoczne, że chłopaki nie dotykają tych instrumentów. Zresztą no i Noikos gra tam na klawiszu Casio. Nie bez powodu jest to taki chamski klawisz Casio, który występuje na weselach i ten klawisz grał też w klipie, a chciałam powiedzieć, że w tej piosence klawisza nie ma, więc to też dodatkowo, a ludzie na przykład pisali, no ten na perkusji to w ogóle nie dotyka, ale no Coase już gra na tych klawiszach, bo coś tam się stara, a przecież klawiszy tam nawet nie ma, więc to pije do tego, że właśnie czasem nie spodziewasz się, jak daleko zajdzie ta interpretacja, że my się w ogóle nie spodziewaliśmy, że to będzie jakiś temat. Myśleliśmy, że to jest oczywiste, że my sobie robimy jaja. A okazało się, że to nie jest oczywiste. Kurde, no nie. Ja też się dałem wyrobić. W ogóle masakra. Także wiesz, no... Oczywiście, żebym sobie nigdy nie pozwoliła na to, żeby w ogóle granie z playbacku jest moim zdaniem bez sensu. Takie udawanie, w sensie, że grasz z playbacku i udajesz, że naprawdę grasz. Albo jak na przykład ostatnio Shakira. Bez sensu. To było po prostu, to było w topa. Ona po prostu występowała i ten mikrofon w ogóle się nie zgadzał. Ona gdzieś tam go ruszała tutaj i tu w ogóle coś śpiewa. No tak. Dlatego samo takie udawanie, że grasz jak jest playback, to uznaję za od razu fiasko, no bo... Coś ci może nie jakby omsknąć się ręka, od razu widać, że to playback. Bardzo fajnie to rozegrał Wiktor Dyduła też w telewizji śniadaniowej, że zaprosił dzieci, które przykleiły sobie wąsy, bo wąsy są jego takim tym trademarkiem. I one po prostu też udawały, że grają na instrumentach. Więc to jakby mam wrażenie, że jak już playback, no to po co ten playback? Po to, żeby był show. Liczy się wtedy ten aspekt bardziej wizualny. Także nie, tam nie mieliśmy udawać. Tam jawnie mieliśmy nie grać. Może ty jesteś jajcara normalnie. Nudziara i jajcara. Tak. Przynajmniej nie musieliśmy ćwiczyć do tego wykonu. Słuchaj, tylko chłopaki się po prostu przeszli tak po prostu. Tak, ale też... Pokazać się przeszli. To tak, pokazać i potem udzielili wywiadu na kanapie. Proszę bardzo. Dokładnie. A powiedz mi, bo też jest to, że jakby bardzo duża część twoich fanów, odbiorców to są też bardzo młodzi ludzie. No i powiedz mi, jak to jest, kiedy załóżmy dzisiaj ten wywiad posłuchają ich rodzice? Mm-hmm. No i oni sobie tam słuchają i powiedz mi, jak bardzo ci rodzice, czy w ogóle rodzice mogą obawiać się tego albumu, tych dzieci? Nie sądzę, żeby po rzeczach, które wcześniej wydawałam, miło było pana poznać, płyta Dekalog z Polski i książka, żeby na tej płycie pojawiło się coś więcej, co albo coś bardziej 18+, w takim sensie, że oczywiście wulgaryzmy są 18+, temat seksu też, ale przecież w trapowym opowiadaniu singiel do książki jest już bardzo dużo rzeczy kawa na ławę i mam wrażenie, że ci rodzice, którzy byli na tych naszych spektaklach, przyprowadzali swoje dzieci, chyba potrafili, przynajmniej tak mi się wydaje z reakcji, odróżnić ten wulgaryzm od jakiegoś zamierzonego też środka artystycznego. No i to, że tam się pojawia właśnie słowo i lubię twojego kutasa. Kutas, ludzie burzą na słowa. To jest właśnie piosenka o tym właśnie, że czasem jedno słowo od razu powoduje, że cię ludzie oceniają, a nie zastanawiają się nad jego znaczeniem, fonetyką, konotacją i tak dalej, i tak dalej. Więc ja uważam, ale zobaczymy oczywiście jak odbiór, że tam nie ma nic bardziej gorszącego, czy też nie dla dzieci. Uważam, że dobrze dzieciom mówić o tematach tabu. Oczywiście w jakiś sposób rozsądny, ale ja na przykład żałuję, że u mnie w szkole nie było edukacji seksualnej, takich zajęć, że ten temat był po prostu owiany ciszą. No, tajemnicą, słodką tajemnicą, tak. A przecież dzieci sobie same puszczają w internecie klipy z zachodu, gdzie te tematy są 1:1 przedstawione, oglądają porno. Może lepiej, żeby o takich tematach rozmawiali właśnie z rodzicami i nie były blokowane. Miałam taką sytuację w Opolu w bardzo fajnym festiwalu, gdzie miałam wykład swój. No i właśnie organizator mi powiedział, że niektórzy rodzice nie chcieli, żeby ich dzieci przyszły na ten wykład, bo to był wykład w szkole muzycznej dla dzieci od 9 do 18 roku życia. No i przecież wiadomo, że ja tam będę opowiadać o swoich muzycznych dokonaniach, a nie pokazywać tą swoją dupę. Dupa jest na koncertach. I to też w określonych momentach. No i ponoć niektórzy rodzice właśnie się obawiali, że ja tam coś zrobię, że ja będę
nie wiem właściwie, że co ja tam zrobię, ale właśnie nie dali pozwolenia i nie wiem czemu, trzeba chyba najpierw dać szansę, ocenić, dopiero potem cenzurować, mm-hmm. a nie cenzurować tak dla zasady. No właśnie. To jest myślę, że też bardzo ważne. Chociaż się tak zastanawiam, jak taka dziewczyna 16-letnia pójdzie do swojego ojca i pokaże, tato, zobacz, pokażę ci coś fajnego i pokażę mu telewizję, jestem ciekaw jego miny. Czy powie, wow, córcia, fajnie, porozmawiajmy o tym. A czyż nie od już czasów MTV, gdzie leciały teledyski zagranicznych artystek, które co drugie słowo mówiły, I'm a bitch. Czyż to nie jest to samo? No właśnie, a czas zmienić to no w właśnie, Polsce. No właśnie, tak. No i to jest bardzo ważne. Ja w ogóle też myślę w tej kategorii, że nie ma nic tego, bo jak można zgorszyć nastolatków bardziej, niż to jak oni się gorszą sami w internecie, to co powiedziałaś. To jest po prostu... Kiedy włączę TikToka, to po prostu tam to jest... Czasami naprawdę ja wytrzymuję tam do 5 minut. No TikTok jest platformą o różnych treściach. Jeszcze trafię w coś takiego strasznego i na przykład algorytm wyświetli, raz wyświetlę i zatrzymam się na więcej niż jedną sekundę, na drugi dzień dostaję coś kolejnego i to... Nie chcę mówić co to było. Naprawdę. A powiedz mi, bo też już o tym wspominałaś, o tym, że... Podchodzisz też koncepcyjnie do grafiki, do teledysku, że to wszystko jest po prostu spójne. To jak w ogóle wygląda okładka, to w jakiś specyficzny sposób masz też układ zębów, ust, o których też wspomniałaś. No i powiedz mi, bo na pewno bardzo dużo ludzi pracowało przy tym albumie. Jaką szefową jest Mary z Polski? Chcę być szefową, która jest miła, daje marchewkę i nie umie dać kijka. Nie, no śmieję się. Ja bardzo sobie cenię, żeby budować team ludzi i bardzo się cieszę, jak ktoś uwierzy w projekt i w nim jest. I tak zauważyłam, że właśnie jak już się takie osoby znajdzie, to jest to cudowne, że razem zostają. No i pod kątem muzycznym ja się super dogaduję z Nowikosem, już którąś płytę robimy razem, gramy koncerty i nie wyobrażam sobie się z nim rozdzielić. A jeżeli chodzi o kajaksowy team, no to właśnie Tomek Kuczma już robił oprawę do książki wizualną, całą oprawę do audiobooka i został teraz ze mną, robi do Erotic Ery, więc ja myślę, że to, że ci wszyscy zdolni ludzie zostali i chcą robić kolejne projekty, to tylko mówi, że jestem chyba spoko szefowa. No właśnie. Ale ja nie powiedziałam, że szefowa. Szefowa u nas to jest Kaja. Tak się mówi w kajaksie na Kaję, więc ja jestem po prostu Mary z Polski, która mówi, błagam, uwierzcie we mnie i nakurwiajmy. Tak, myślę, że ludzie w ciebie wierzą i że ty nakurwiasz. To chociażby nawet to, co powiedziałaś o tym, że jak ludzie przychodzą i zaczynają współpracę z tobą, to po prostu zostają. No to jest super, że są też, że się razem lubią nawzajem, że to taki team się tworzy, że to nie jest... Bardzo mi zależy, żeby nigdy nie odbębniać roboty i nie pracować z ludźmi, którzy mają takie podejście, jak to się mówi, joberskie w świecie muzycznym, jak ktoś mi mówi, że jedzie zagrać joba, to przychodzą mnie takie ciarki, bo nie lubię tego słowa, kojarzy mi się właśnie z takim odbębnieniem, wzięciem po prostu zwyczajnie pieniędzy i zero poświęcenia. Oczywiście nie ma w tym nic złego, jak ktoś tak traktuje swoją pracę, ale ja lubię pracować z ludźmi, którzy są w stanie dla tej sztuki położyć się rejtanem i powiedzieć for art I will suffer. Tak. Tacy ludzie mi imponują, chciałabym z takimi pracować. Super, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i fajnie, że to się dzieje i myślę, że dzięki temu ta cała koncepcja, to wszystko właśnie powstaje, dostajemy takie coś naprawdę mięsistego, takie wyraźnego. Mam nadzieję, że właśnie jak dorwę płytę, która będzie już wytłoczona, to że ona się otworzy po prostu tak jak zaprojektowaliśmy, ze stelażem specjalnym takim, no trzeba kupić, żeby zobaczyć. I że po prostu wtedy to poczuję, że wszyscy zrobiliśmy to, o czym marzyliśmy, że właśnie cały team kajaksowy, Adam Słaboń, fotograf, warto nadmienić i mnóstwo osób, które pracowały. Kurde, to jest zawsze śmieszne, że tego nie widać na takiej płycie, a przecież za tym stoi... To nie jest nawet śmieszne, to jest straszne, że tego nie widać. To są ludzie, których trzeba właśnie wszędzie przypominać, tak, wymieniać. Dokładnie, bo gdyby nie oni, to też nie byłoby tego. No nie byłoby. Tak. Ale właśnie powiedziałeś już wcześniej o koncertach. Myślę, że to też jest fajny temat, bo ja już właśnie ciebie widziałem podczas męskiego grania. Jak wystąpiłaś w ogóle, jak zaczyna się od tego prologu, kiedy ty mówisz, zanim się powiesz na scenę, jest taki w ogóle element wyczekiwania, ta kulminacja i kiedy ty wchodzisz na tą scenę. No i w pewnym momencie wydarzyło się coś niesamowitego, bo ty
coś zrobiłaś tak, że ty powiedziałaś o tym stroju, że ty coś na sutniki chyba ty zrzuciłaś, albo coś takiego było. Nie, ale że było taki moment, że po prostu było tak i wtedy upadłeś na kolana z gitarą. Był taki moment, że było takie że to też że wizualizacja była taka, że nagle było takie syknięcie, jakbyś po prostu z tu ci wyskoczyły jakieś, nie wiem, te petardy. Tak mi się to po prostu skojarzyło z daleka. Nie wiem, ale na którym byłeś męskim graniu? We Wrocławiu? No był taki jeden moment, kiedy ty po prostu eksplodowałaś, że tak powiem. Możliwe. Wydaje mi się, że było to na fragmencie, który najbardziej lubię, kiedy ja gram na gitarze elektrycznej, a No Echoes na basie. Jest to moment taki trochę rockowy i ja tam właśnie kładę się wręcz na scenę, bo to jest posloganie, że każdy, znaczy to jest taki już przyklejony do mnie slogan prosty. Każda dziewczyna ma wierzyć w siebie i jebs, po prostu kładę się na scenie, bo już wtedy czuję się, jakbym była w zespole Metallica. Mm-hmm. Wtedy, ale żebym ja wtedy jakieś na sutniki no ściągała. Był taki moment, ja że ty coś nie pamiętam. Okay. Czyli był super. Ale nie, serio, to po prostu ja się w ogóle na tym męskim graniu zawsze stresuję, w takim sensie, że to są trochę wyjątkowe koncerty, bo krótsze i trzeba w takiej pigułce 30-minutowej upchać wszystko. No. Więc w mojej głowie jest taki fokus, żeby zdążyć i żeby wszystko poszło dobrze, więc może dlatego nie pamiętam. Mm. A jaka będzie właśnie trasa? Erotic Era Tour. Trasa, gdzie zmieniamy trochę koncepcję przez to, że doszedł bębniarz i Grzesiek No Echoes. Dzięki temu ma o wiele więcej pola do tego, żeby zająć się basami i tą całą oprawą taką syntową. Tego wcześniej u nas nie było, bo Grzesiu grał i na padach elektronicznych i trochę tego rytmu i trochę gitar. Więc Karol Szczygieł, który doszedł, powoduje, że ten koncert będzie takim bardzo na żywo dyskotekowym pierdolem. Cały czas po prostu będzie dużo rytmu, dużo riffów i myślę, że chciałabym, żebyśmy tańczyli wszyscy. Okay. Będzie dużo tańca, no przebieranki. Okay. Czyli ty szykujesz show? Oczywiście musi być show. Show must go on. O Jezu, ciekawe, ile kreacji będziesz miała. Na pewno nie jakoś bardzo dużo, ale coś się tam projektuje. Tak, bo akurat przy tym projekcie mam wrażenie, że im mniej na sobie, tym lepiej. Oczywiście, ja już się nie mogę doczekać. Dawno nie grałam trasy klubowej, a w klubach jest gorąco. Gorąco. Więc rozebrać się jak najbardziej. To będzie naprawdę hot. Nie mogę się też naczekać już na tę stylizację ludzi. Mhm. Mieliśmy taką namiastkę w klubie La Pose. Mhm. Była impreza Mary Night. Mhm. I to co prawda nie był mój koncert, tylko taka cykliczna impreza tematyczna. To był akurat mój temat. Ludzie przyszli tak ubrani, bo tam było właśnie powiedziane, że macie się ubrać sexy albo w erotic era klimacie, bo będą nagrody. Więc się ludzie bardzo przygotowali. I to, co ja tam zobaczyłam, to było grube. Czyli po prostu apetyt jest zaostrzony na trasę. Zdecydowanie. No tak, bo ja widzę też, że to no, nie tylko wtedy ja czuję, że ja się jakoś wystroiłam i eksperymentowałam z tą modą, tylko że tym ludziom pod sceną też to sprawia przyjemność, że oni przyszli i mówią, patrz na mnie, patrz na moje super, nie wiem, choker, albo zobacz, jakie super sobie zrobiłam oczy. No to jest super miłe i jakoś tak mnie z nimi łączy. Tak, to bardziej, że przed świętami też grasz koncerty. O Jezu, no, myślisz, że będą swetry świąteczne? Nie, myślę, że zrzucą te swetry od razu. Myślę, że pod swetrem będzie tylko coś małego na sutnikach. Mam nadzieję. Pompony. No, pompony. W klubach będzie gorąco. Tak. I no, jestem ciekawa, jak właśnie ta trasa, bo no, nie graliśmy w zeszłym roku jesiennej trasy, była przerwa, więc ja już się bardzo stęskniłam. No właśnie. A scena to twój żywioł. No, nawet fajnie jest usłyszeć, Mary, na płycie, no tak, no średnio, ale po koncercie to już mi się podoba. Dosyć często coś takiego słyszę i to jest dla mnie ważne, bo gorzej byłoby na odwrót usłyszeć, że no płyta fajna, ale te koncerty to... No koncert to jest największy sprawdzian. Już dla mnie tak. No właśnie. Ja miałam tak z Rosalią. Zupełnie mi się nie podobała na tych pierwszych płytach i na tych pierwszych hitach, co na Spotify gdzieś tam lądowały na playlistach i myślałam sobie, że to jest jakieś takie nie w moim stylu. A potem przyszedł opener. Tenth Stage, Rosalia i ja się zakochałam. No, ja też, ale ja nie byłem nigdy na koncercie. Także jest 1-0 dla ciebie, jak na razie też jestem jej wielkim fanem. No widzisz, właśnie. Słuchaj Mary, bardzo ci dziękuję. Życzę tego, żeby ludzie właśnie patrzyli szeroko na twoją płytę, bo dziękuję. Po prostu jest to oryginalna płyta. Chciałbym, żeby ludzie częściej i głośniej mówili o swojej seksualności. Mam nadzieję, że ty to będziesz kontynuowała. Może zapoczątkujesz nową modę wśród młodych ludzi, którzy będą chcieli mówić o tym, jacy są, bo jesteśmy wszyscy piękni i każdy
ma wierzyć w siebie i każdy może być taki, jak chce. I cieszę się, tak, że ty to robisz i ty to pokazujesz. No i bardzo ci dziękuję, żebyśmy byli w naszej erotic erze, żeby nam się chciało wszystkiego. Tak, żeby nam się chciało wszystkiego. I tak będzie. Dziękuję. Dziękuję.